Dzień dobry, 6:30, czwartek. Rano. Mógł być przymrozek, ale przynajmniej ostatnie momenty poranka to już tylko rosa zamiast szronu, więc pół biedy, ale jest zimno. Ale przynajmniej słoneczko gdzieś tam się pojawia na horyzoncie. Cel na dzisiaj: wyprawa na wizytę kontrolną do okologa do Wrocławia. Także zapraszam. Standardowo już jesteśmy w drodze do Wrocławia i zahaczamy o fast foody. Fast foody już zjedzone i jedziemy dalej. A z głośników nie muzyka, tylko kolejna część komisarza Zakrzewskiego. Teraz Totentanz. Autor Mieczysław Gorzka. Czyta Filip Kosior, o ile mnie pamięć nie myli. No mega fajnie. Półtora godziny jesteśmy już do przodu, a jeszcze nie było ani razu Zakrzewskiego, więc się trochę powoli rozkręcę. Nasza nowa tradycja przy wyjazdach do okulisty, do okologa. Kawa. Hydrant Cafe. Jest tutaj przy wejściu do areny od strony parkingu. Wracając z Wrocławia, wieziemy cukierki, kwiatki pachnące, kolorowe, rosnące, zielone. A pod tym wszystkim jeszcze Markus z Ikei, żeby siedziało się wygodniej. Także proszę się poczęstować cukierkiem. Dobra, to Markus wtachany na górę. Nawet trochę już rozpakowałem, wycinałem główne oparcie. Tu jest instrukcja składania. Tutaj jakieś części. Kiedyś już poskładałem Markusa jednego, więc myślę, że tym razem też dam radę. Instrukcja też jest euklidesowa. Nie ma tu przestrzeni jakichś nieliniowych, lovecraftowych i innych jakichś dziwnych cudów, więc damy radę. Ale nie będę pokazywał całego unboxingu i assemblingu, bo ja jestem zmęczony. Okulista zawsze mnie trochę męczy, więc zobaczymy efekt końcowy. Ta-dam! Krzesło skręcone, w niegorszym stanie niż wcześniejsze. I tradycyjnie już zostaje imbus gejowy. A drugi upgrade biurka to klawiatura Logitech. W sumie nie wiem jaka nawet to będzie pisało. K270. Dlatego taka, że to jest najtańsza klawiatura Logitecha bezprzewodowa z odbiornikiem Unifying, czyli tym takim uniwersalnym odbiornikiem. I idea jest taka, żeby mieć po prostu klawiaturę osobną od laptopa, żeby móc sterować wysokością i miejscem tej klawiatury. I pytanie, dlaczego Markus, dlaczego klawiatura Logitech? No dlatego, że te sprzęty znam. Używałem już sprzętów Logitecha i mi pasują. I używałem też tego Markusa z Ikei. Też mi pasuje. Więc tutaj totalnie udziela mi się eksploatacja i zupełnie nie interesuje mnie eksploracja. Nie interesuje mnie nic nowego, interesuje mnie to, co znam i jest sprawdzone. Logitech, fajerwerków nie ma, feature'ów nie ma, ale jest po prostu klawiaturą normalną, która normalnie działa. Normalnie można ją używać. Tu jeszcze mam tego trackball już dawno temu kupiony. Przeniosłem go z jednego biurka na drugie. No, krzesło też starożytny design, ale jest spoko dla mojego wzrostu. Także tutaj 100% eksploatacja versus eksploracja. No, a w międzyczasie właśnie wróciliśmy z Wrocławia od okologa i rozwarstwienie siatkówki, czy tam ogólnie zwrotnienie siatkówki bez zmian. Komórki w nerwie wzrokowym, bez zmian, sukcesy. No, tam miałem jakieś komentarze odnośnie, ja tam komentowałem odnośnie tego, że czasem źle widzę w jednym oku. I okazuje się, że mam bardzo wąskie tętnice w oczach i mogą się jakieś takie dziwne rzeczy pojawiać. Więc dostałem zdanie domowe, monitorować ciśnienie, pić dużo wody, zbadać sobie cholesterol i zbadać sobie
trójglicerydy, triglicerydy, czy jakoś tak. Żeby określić, czy nie mam jakichś potencjalnych możliwości na zator w tętnicach, w oku. No, także takie ciekawostki. Ale to wszystko w ramach profilaktyki, bo nic takiego poważnego mi się nie dzieje. Natomiast właśnie to może być przydatne w przyszłej ewentualnej diagnostyce. Także takie mam newsy. Tak sobie myślę, że cholesterol to w ogóle warto chyba sobie zmierzyć, bo nawet nie pamiętam, kiedy mierzyłem ostatni raz cholesterol. A nawet jeżeli mierzyłem jakiegoś niedawnej przeszłości, to na pewno nie mam żadnego pojęcia, jaki był wtedy wynik. I na pewno moja obecna sytuacja żywieniowo, sportowo, stresowo, życiowa ogólnie jest zupełnie odmienna, więc warto sobie ten cholesterol zmierzyć. Przy czym jeszcze nie wiem, który, bo jak tak patrzyłem wstępnie na oferowane badania cholesterolu, to w sumie nie wiem, który mnie najbardziej interesuje, który typ badań. Ale w najgorszym wypadku po prostu napiszę maila do diagnostyki, do laboratorium, które jest gdzieś tutaj najbliżej w okolicy i spróbuję się dowiedzieć, które dla mnie mogłyby być najistotniejsze pomiary. No, a ciśnienie? W sumie mam aparat do mierzenia ciśnienia, więc mogę sobie mierzyć codziennie ciśnienie. Raptem to zajmie z pół minuty, minuta. Jeszcze później spisanie tego to też jakieś tam 20 sekund. Myślę, że ze 2 minuty dziennie można poświęcić na to zagadnienie. No, także dzisiejszy dzień. Nowe krzesło, nowa klawiatura, nowe badania oczu, spektakularne sukcesy. A jestem padnięty jak nie wiem co. Dobra, także myślę, że na dzisiaj możemy już kończyć. Także zapraszam Cię już. Dzięki za obejrzenie i zapraszam Cię na kolejne odcinki. Hej!